Siemano, siemano, Mexicano TV otwiera wam lasu drzwi. Witam was serdecznie. To drugi odcinek w dzisiejszym dniu i prawdopodobnie ostatni, zanim zacznę swój monolog, to szybko wymienię osoby, dzięki którym ten kanał nadal istnieje. A właściwie istnieje ja i będą to... włączyć, okej, dobra, wszystko pod kontrolą. I będą to Łechroch Pawlak, Marcin Malinowski, Gregorek, Parafianin, pozdrawiam serdecznie, Sensei i Podkarpacie, Darmo Zjady, ekipę Darmo Zjady bodajże, Tarnobrzeg, Roman S, Makarone, Fan Twój Pan, o, stały już, niektórych to kojarzę bardzo dobrze, Łukasz i Magda, Wojciech R, również kojarzę, Trevor Phillips, no tych, to ty to chyba rekordy bijesz, wszędzie zawsze byłeś, nawet jeszcze chyba jeszcze, na Upalnej to na pewno, na Baboli to chyba jeszcze też, Rysiek Kakustyk, Jasiek i Asia z Elbląga, Towarzyszy z Białorusi, pozdrawiam serdecznie, Balord, i to by było chyba wszystko, chyba nie ominąłem. Powiedziałbym John Dyer, ale to właśnie jest z błędem. Ja widzisz, przepraszam, że zapominam, ale kurde, nie mogę pamiętać poprawności wszystkich ników. Także też również pozdrawiam. Dobra, a teraz mój monolog. Monolog, na który czekaliście, na który czekali wszyscy albo i nie wszyscy. Gdzież to ja to się załapałem do pracy? Otóż, no, domniemania i wymysły, no, to były najróżniejsze wasze. Ale tak naprawdę to powiem wam szczerze, że nikt nie trafił. Podkreślam, chyba nikt nie trafił. Ponieważ moja praca, gdzie... ponoć musiałem składać CV i tak dalej, i tak, ojej, bo ile krzyku było, że to taki nieudacznik w życiu roboty nie znajdzie i tak dalej. To wam udowodniłem, że dla mnie nie sprawia to raczej problemu i trudności i szybko, bardzo szybko złapałem pracę. I cóż to była za praca? Otóż była to praca, która się opłaca. To była praca, słuchajcie, na budowie. Praca na budowie, tak? Tak, drodzy panowie i panie, załapałem się na budowie. Przy betoniarce stanie miałem. No cóż, załapałem się na budowę bardzo szybko. Nie musiałem już tego składać z CV ani tak dalej. Obycie na budowie mam, dobrze o tym wiecie. Popracowało się trochę tych lat na tych budowach różnych. I większych, i mniejszych, i na prywatnych, i na naprawdę większych, dużych budowach, gdzie stawiali, gdzie remontowali szpitale, nie szpitale w Białymstoku i tak dalej. Więc ja wiedziałem, że nie będę miał problemu i nie mam problemu i do tej pory, jeżeli naprawdę coś się stanie, to ja taką pracę znajdę bardzo szybko, ze względu nawet na jakieś tam doświadczenie. Oczywiście na tej budowie zaczynałem od najniższego poziomu, bo zawsze tak jest i tak jest wszędzie. Czyli betoniarka, łopata i pojechali. I tutaj przy tym doświadczenia dużego nie miałem. Nie ukrywam, nie byłem tu jakimś ekspertem od stania przy betoniarce. Więc na początku miałem trochę tam jakiś, no powiedzmy, kłopotów z dobraniem odpowiednich proporcji, co by to w betoniarce było dobrze. Natomiast bardzo szybko się, myślę, że nauczyłem. Pierwsze dni to była masakra. Pierwsze dni była masakra, bo po pierwszych dwóch, trzech dniach to myślałem, że po prostu zajdę z tego świata. Po prostu, no. Słuchajcie, po takim okresie, gdzie fizycznie się nie pracowało, to było mi bardzo ciężko, cholernie ciężko i ja zdaję sobie sprawę, zresztą ja zdawałem sobie sprawę, że praca na budowie nie jest pracą lekką fizycznie, mówię o fizycznym wysiłku i nie jest to lekka praca, ja sobie z tego zdawałem sprawę, natomiast
w sytuacjach, kiedy naprawdę no jest problem, czy mógł być problem właśnie ze względu na usunięcie kanału, ja nie miałem zamiaru tutaj sobie wybierać, a to tu za ciężko, a tam za lekko, a tu trochę śmierdzi, a tu trochę nie śmierdzi, a tu będę brudny, a tu będę miał pod paznokciem, nie wiem, klej od butów, nie, ja po prostu, słuchajcie, nie wybierałem, tylko trzeba było, brać to, co jest i co jest w moim zasięgu. I taka praca była w moim zasięgu. Ja się nie wstydzę pracy na budowie. Nie wiem, dlaczego niektórzy i to jest bardzo słabe moim zdaniem, jak mówią o kimś, jak ktoś pracuje na budowie albo przy betoniarce, czy też przy mieszaniu kleju, czy cokolwiek związanego z budową, to z takim wyśmiewaniem się, bo niech spróbuje i niech zobaczy, czy to jest lekka praca, czy nie. A to jest praca ciężka. Ciężka. To jest praca ciężka. Szczególnie moim zdaniem nawet przy betoniarce jest praca cięższa niż przy na przykład przy elewacjach, przy dociepleniu. Moim zdaniem docieplenia to jest lżejsza praca. Chociaż wiecie, no, porównując do tego, jak się stoi cały dzień przy linie, no, to też nie jest lekko. Natomiast jeżeli ja już tam na elewacjach sobie kleiłem styropian i wiecie, i podawano mi klej i wszystko to co było mi potrzebne do wykonywania tej pracy, no to było o wiele lżej, nie? Tutaj miałem naprawdę początek ciężki i myślę, że ludzie, którzy ze mną pracowali, myśleli, że po 2-3 dniach zrezygnuję, nie? Że po prostu się wypompuje i tak dalej, bo faktycznie ja byłem cholernie wypompowany, zero kondychy, zero siły, zero wszystkiego. No wiadomo, no tych parę lat minęło, tak jak mówiłem wcześniej przed chwilą, że nie pracowałem na no fizycznie, no więc to było takie kurde uderzenie na początku, że nie chciałem rezygnować, bo nadal nie wiedziałem, jak to będzie z monetyzacją, z kanałem i tak dalej, więc rezygnować nie chciałem, ale było tak cholernie ciężko, że przychodziłem do domu tak spompowany, że nic mi się nie chciało. Nic mi się nie chciało, kompletnie nic mi się nie chciało. Dlaczego tak wychodziło w kratę? No bo tak wiecie, no przecież to pracował, to nie pracował, to pracował, to nie pracował i tak dalej. No to ze względu na warunki pogodowe, jakie panowały w tym okresie, nie? Były duże mrozy i wtedy praca na powietrzu stała się pracą niemożliwą i były dni wolne, nie? Także tak to wyglądało, słuchajcie. Gdzie, jak, co i czy to były, bo wiecie, bo tutaj dużo jest budów, gdzie budują teraz te bloki, stany surowe i nie tylko. Gdzie to, co i jak, to tego to wam nie powiem i możecie sobie tam szukać, ile chcecie, jak chcecie i w ogóle nie. I w ogóle możecie pomyśleć, czy to jest prawda, czy nie, bo teraz pomyślałem sobie o innej rzeczy. Czy to jest prawda, co mówię, czy nie, to już jest w waszej kwestii. Ja tylko wam powiem, jak było po mojemu. Oczywiście nikt mnie nie zwolnił. Zwolniłem się sam. Tak jak mówiłem, wybierałem. Albo będę jeździł i podróżował. Raczej wątpię, żebym wyjechał do Szwecji. Raczej wątpię, żebym miał teraz czas o tej porze chodzić i nagrywać swoje gnioty, gdybym pracował dalej. Więc powiem wam szczerze, że zwolniłem się sam, no. I tak to mniej więcej wyglądało. No i tutaj jeszcze kwestia alkoholu do tego dochodzi. Bo wiadomo, budowa zazwyczaj równa się alkohol, nie? No to trochę powiem wam na początku. Były osoby, które ze mną pracowały, które, no... Były wczorajsze, tak bym powiedział. Albo nawet mocno przedwczorajsze. No i ciężko się czułem na początku, tak było mi strasznie dziwnie w tej atmosferze, to mi się wszystko mi się to przypomniało z lat, kiedy waliłem alko równo i kiedy byłem
uczestnikiem, wręcz też przychodziłem nieświeży, jak to się mówi, do pracy. I było mi na początku tak dziwnie, to wszystko mi się zaczęło przypominać, ale jakoś potem przeszło, nie? Tym bardziej, słuchajcie, jeździłem samochodem, więc odpadało jakieś tam kombinowanie i tak dalej. Poza tym nie było okazji nawet na kombinację. Większość ludzi była w porządku, naprawdę. A nawet bym powiedział, bardzo w porządku wobec mnie, co mnie zdziwiło, no bo wiadomo, tutaj nie ukrywam, ja też miałem jakieś tam obawy, że może coś tam nie pyknąć, ale też i myślę, że w porządku się zachowałem, ponieważ ja powiedziałem, co, jak, mniej więcej o mojej przyszłości, żeby nie było już jakichś żadnych niedomówień, żeby nie było już jakichś żadnych potem zaskoczeń. Ja to powiedziałem mniej więcej i też dosyć pozytywnie zostałem przez to przyjęty. To też mnie bardzo ucieszyło. Więc tak to wyglądało. Więc chyba to wszystko, co mogłem opowiedzieć. Jedno to mogę wam powiedzieć jeszcze raz i powtórzyć, że praca na budowie, żadna praca nie hańbi, praca na budowie tym bardziej nie hańbi. Jak ktoś jest taki mądry i sprytny i tak neguje, że o, budowlanie, to niech spróbuje popracować na budowie i niech zobaczy, czy to jest lekka praca, czy to nie jest lekka praca. No, bo łatwo kogoś negować, a samemu nigdy rączek nie pobrudzić i myśleć, że budowa to coś gorszego niż siedzenie za biurkiem i bicie pieczątek albo, nie wiem, tam pieczenie chleba. Wcale nie, wcale tak nie jest. Ja się tego nie wstydzę. I powiem wam więcej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, gdzie będzie mi się palił grunt pod nogami, to na pewno takiej pracy będę szukał. Jeżeli nie znajdę na budowie, to będę szukał gdzieś indziej, ale myślę, że z tym problemów mieć nie będę. Czy pokażę filmy? To jest właśnie pytanie takie. Ja mam to odłożone. Film ja... I przy takim hejcie, przy takich osobach, które tylko liczą na każde moje potknięcie i na każdy mój jakiś błąd, żeby mnie wypunktować i żeby gdzieś pobiec z donosem, to nie wiem, czy pokażę te filmy, bo się tak zacząłem grubo zastanawiać. Na początku chciałem wam pokazać i byłem naprawdę dobrej takiej myśli, że kurde, o przecież będę mam dowody, nie? I super, ekstra, nie? Ale teraz tak myślę, kurwa, jak ja wam to pokażę, to ja wiem, gdzie kurwa Olgier poleci jako pierwszy. Kurwa wiadomo, gdzie poleci. Z donosami i tak dalej. Albo jak nie Olgier, to ktoś inny. Więc naprawdę się będę grubo zastanawiał. A to, co powiedziałem, to możecie wierzyć albo nie. Możecie wierzyć albo nie. Ale wiem na pewno, że do betoniarki wrzuca się dwa worki cementu. Półtorej wiadra wody, gdzieś koło tego, no koło dwóch prawie, ale niepełne dwa. I kupa piachu. I wtedy ten cement wyjdzie dobry. To wiem na pewno. Się nauczyłem, cholera jasna, tego nie umiałem. Przyznaję się, nie umiałem mieszać betonu. Kiedyś stałem przy betoniarce, ale to kurwa miałem chyba z 15, czy nie, 15 przesadzam, 17-18 lat. Króciutka kariera była, więc tego chociaż się nauczyłem i teraz już mnie za bardzo nie zagnął, jakbym musiał stanąć drugi raz. Czego wcale nie wykluczam i się wcale tego nie wstydzę. Pozdrawiam serdecznie.